Ja nazywam się Marek Zybert, jestem współzałożycielem serwisów animani.pl, czyli pierwszego i z tego, co mi wiadomo, jedynego takiego serwisu, gdzie robiąc zakupy w internecie można przy okazji wspierać organizacje społeczne. Fundacja Fanimani powstała z taką właśnie misją, że chcemy wspierać organizacje społeczne w finansowaniu, w pozyskaniu pieniędzy na działanie i mamy już teraz 6, 7, o kurczę, 7 lat już będzie w tym roku. Fanimani i darowizna od zakupu w internecie to była pierwsza rzecz, która powstała, ona wystartowała tak na dobrą sprawę w grudniu 2014 roku. Później dołączyliśmy do tego również inne narzędzia dla organizacji społecznych, jak FunnyPay.pl, czyli pierwszy taki system płatności, można powiedzieć, dla organizacji społecznych, mechanizm zbiórek online, narzędzia, które pomagają urozmaicić stronę internetową organizacji, między innymi właśnie o takie rzeczy, które są teraz wam pewnie potrzebne, czyli 1% podatku. Program Fani SEO, czyli darowizny za linki na stronie oraz coś, co ostatnio promujemy też troszeczkę mocniej i z czego korzystamy, Fani Web, czyli bezpłatne strony dla organizacji społecznych. Teraz już nie będę was więcej zanudzał, przechodzimy do tematu. Jurek powiedział mi 3 razy, że jestem świetna i tutaj chciałem wam przede wszystkim w gronie takim szerszym chciałem podziękować Marcie z naszego zespołu, która tak de facto, to ona wpadła na ten pomysł, powstał artykuł, który pojawił się na ngo.pl i tak na dobrą sprawę później eksplorując ten temat doszliśmy do wniosku, w sumie dziękowanie darczyńcom jest takim fajnym tematem, żeby o tym porozmawiać, żeby zrobić poszukać różnych informacji, przedstawić je, zebrać w jakimś takim skondensowanej formie. Stąd właśnie powstało to, właśnie Jurek powiedział mi 3 razy, że jestem świetna. Pytanie, czy dla tych, którzy nie znają tego, to generalnie po dokonaniu wpłaty na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy trafia się na taką stronę, na której jest filmik, w której Jurek jak gdyby osobiście dziękuję, czyli mówi po imieniu do ciebie, podaje twoją kwotę, którą wpłaciłeś, podaje mnóstwo różnych informacji jak gdyby w kontekście tej twojej wpłaty. To oczywiście technologia, która umożliwia stworzenie takich filmów, generowanie takich filmów w czasie rzeczywistym. Nie zmienia to faktu, że Jurek pewnie musiał sporo czasu spędzić nad tym, żeby te wszystkie imiona czy inne rzeczy ponagrywać. To oczywiście jest takie wow, ja póki co nie widziałem jeszcze, żeby jakaś inna organizacja coś takiego robiła. Technologia jest póki co w miarę kosztowo niedostępna na tyle, na ile mi wiadomo. I teraz dziękuję. Takie proste słowo, którego używamy pewnie ileś tam razy dziennie, a ma takie duże znaczenie. Zastanawiałem się, szczerze powiedziawszy, jak ugryźć w ogóle ten temat i tak zacząłem go mocno eksplorować. I przede wszystkim, tworząc podziękowania, trzeba się zastanowić nad kilkoma rzeczami, odpowiedzieć na pytania, które się pojawiają, które pomogą z jednej strony pójść dalej i wygenerować kreatywny pomysł, ale z drugiej strony zastanowić się też, jak robić to efektywnie. Niekoniecznie efektownie, ale efektywnie, czyli jak najlepiej podziękować darczyńcom, bo pamiętajcie, że każda z organizacji ma innego rodzaju darczyńców. Oni się różnią wiekiem, oni się różnią przewagą jednej czy drugiej płci, oni się różnią miejscem zamieszkania, różnymi rzeczami się różnią i to podziękowanie, które robicie, powinno być dopasowane do tych właśnie odbiorców. Przede wszystkim pierwsze pytanie, kto dziękuje, czyli kto tak na dobrą sprawę dziękuje? Czy dziękuje wolontariusz, czy dziękuje fundraiser, który nie wiem, zebrał pieniądze, czy który uczestniczył w procesie, czy dziękuję może zespół w większym gronie, czy dziękuję zarząd jednoosobowo, czy wieloosobowo, czy jeszcze jakieś inne osoby. Warto to ustalić. Na samym końcu będę miał dla was taki arkusz, matryca podziękowań, który pomoże wam też zastanowić się nad tym, jakie podziękowania dla kogo możecie zrobić, ale to na samym końcu. Dalej, komu dziękujemy, czyli kto konkretnie jest odbiorcą podziękowań? I tutaj tak na dobrą sprawę jest pytanie o to, czy jest to jedna osoba, czyli takie podziękowanie indywidualne,
czy to jest cała grupa. To tak na dobrą sprawę zależy od, powiedziałbym, RODO. Takie piękne cztery literki, które nas prześladują od jakiegoś czasu. Bo pewnie czasami macie zgodę na to, żeby wysłać maila, czy macie numer telefonu, żeby zadzwonić. Czasami tego nie macie. Jeśli dostajecie informacje na przykład z 1% z Urzędu Skarbowego, to czasami je dostajecie, czasami ich nie dostajecie, czasami są one pełne, czasami nie. Dlatego tutaj tak na dobrą sprawę warto się zastanowić, komu będziecie dziękować, bo jeśli załóżmy 50% albo 30% waszego rocznego budżetu przychodzi z 1% podatku, ale nie macie informacji o tym, kto dokładnie tam ten 1% podatku przekazał, ale wiecie, że to jest znacząca grupa, to być może warto takie podziękowania wystosować. No okej, może nie robić kampanii medialnej, czy nie dawać ogłoszenia w prasie, chociaż to też jest jakiś pomysł, ale na przykład artykuł w jakiejś lokalnej, w jakimś lokalnym portalu w formie takiego szerszego podziękowania. Te osoby, które przekazały wam 1% podatku, będą wiedziały, że to jest dla nich podziękowanie. Te, które nie przekazały, dodatkowo mogą się dowiedzieć o waszej działalności. Czyli zastanawiamy się w drugim punkcie, zastanawiamy się, komu będziemy dziękować. Za co? To jest takie może pytanie jedno z podstawowych, ale warto podkreślić w podziękowaniach, za co dziękujecie. Czy dziękujecie za wpłatę, czy dziękujecie za to, że ktoś jest z wami, czy dziękujecie za to, że ktoś wam pomógł, nie wiem, zorganizować jakiś transport, czy za coś innego. Oczywiście w tych podziękowaniach możecie dodać też drugi element, czyli dzięki twojemu wsparciu udało nam się zrobić to, ale taki przykład będziemy mieli za chwilę. I dlaczego? To właśnie troszeczkę nawiązanie do tego wcześniejszego, czyli co udało wam się dzięki temu osiągnąć, bo można powiedzieć, że organizacja społeczna jest takim powiernikiem środków swoich darczyńców. Czyli darczyńcy powierzają wam pieniądze, powierzają wam swój czas, powierzają wam różnego rodzaju środki czy zaangażowanie, ponieważ wierzą, że to, co robicie, jest w jakiś sposób dobre albo koreluje z ich wartościami. Dlatego warto o tym mówić, czyli ktoś daje wam darowiznę po to, żebyście określoną rzecz, w którą ta osoba wierzy, zrealizowali. Dlatego warto o tym mówić, że te 20 zł, 50 zł, nie wiem, 100 zł, dzięki temu kupiliśmy, nie wiem, mogliśmy zapewnić jedzenie dla obiady dla pięciu dzieciaków z ubogich rodzin, albo mogliśmy zrobić cokolwiek innego. Kolejne pytanie dotyczące dziękowania to jest pytanie jak, czyli w jakiej formie możecie dziękować. Oczywiście każda z tych form, chociaż niekoniecznie, przekłada się również na, po pierwsze, możliwość automatyzacji tych podziękowań, a po drugie, jak gdyby czasochłonność realizacji takich podziękowań, bo wiadomo, że jeśli, nie wiem, nagrywamy film z podziękowaniem, no to jeśli to jest jedna osoba, prezes stanie, nagra się, ok, będzie tam na przykład trochę obróbki, dodanie jakichś tekstów i tak dalej, względnie proste. Ale gdy wpadniecie na film, że chcecie podziękować zespołowo, to trzeba ten zespół zebrać, albo każdy z zespołu musi nagrać się osobno, trzeba to zmontować, ewentualnie jakieś poprawki. Czyli forma podziękowania będzie wpływała również na koszty, niekoniecznie finansowe, ale koszty czasowe oraz czas realizacji. I kiedy dziękujecie, to jest istotne. Pewnie wiecie o tym, że w momencie, gdy otrzymacie darowiznę, warto podziękować jak najszybciej. Jak najszybciej, to znaczy, no myślę, że maksymalnie 2 tygodnie od momentu takiego zdarzenia warto podziękować. Ale, i to jest pomysł też na automatyzację, można podziękować na przykład w rocznicę przekazania darowizny. Coś, co jest generalnie prostą rzeczą, bo wiecie, kiedy ktoś dokonał wpłaty. Na przykład była to wpłata jednorazowa. Nie, dostaliście od kogoś 100 zł w zeszłym roku i wiecie, że to nastąpiło w dniu, nie wiem, 20 lutego. Możecie zautomatyzować, bądź też nie, takie podziękowanie
Dziękujemy, że rok temu wpłaciłeś nam 100 zł, a u nas słychać to i tamto. Możecie podziękować w dniu urodzin, jeśli oczywiście posiadacie taką informację. Żeby taką informację posiadać, pewnie trzeba ją prędzej czy później zbierać. No tutaj też RODO, czy też chęć albo niechęć często do podawania swoich urodzin. Tutaj podpowiem, że pytanie może być to, żeby wykluczyć z tego dnia urodzin wiek, czyli rok urodzenia. Czyli zapytać tylko i wyłącznie o dzień i miesiąc. No i taka ważna rzecz, że dziękuję powinno się skupiać na odbiorcy, a nie na was. Czyli nie dziękujecie, że wspierasz naszą organizację, tylko dziękujecie za to, że ty jesteś z nami. Dziękuję tobie, że ty jesteś z nami. Ja mam w ogóle takie uczulenie na słowo nasze. To zresztą niektóre osoby, które ze mną działają, wiedzą. To z wielu rzeczy wynika, ale to generalnie wynika z tego, że patrzę na fundraising trochę jak w relacji taki sprzedawca-klient. I klienta nie obchodzi to, co jest wasze. Klienta obchodzi to, co jest jego, to, co jest po jego stronie, jego problemy, czy jak gdyby jego wartości, tak? Czyli on wam wspiera, dlatego że w jakiś sposób wierzy w to, co robicie. Ale to też są jego własne wartości i najbardziej interesuje go to, czy na przykład wierzy w rozwiązanie jakiegoś problemu, to najbardziej interesuje go to, czy ten problem dzięki tych 20, 30, 100 zł udało się rozwiązać albo udało się przybliżyć do rozwiązania tego problemu. O tym warto pamiętać, żeby skupiać się po prostu na odbiorcy. I właśnie, tutaj zrobiłem taki podział, kto dziękuję, jak dziękuję oraz komu dziękuję. Jak dziękuję, to no tutaj tych pomysłów jest różne, bo telefon to tak na dobrą sprawę może być i telefon faktycznie po prostu zadzwonić do kogoś i podziękować, ale to też może być SMS, tak? Taka forma, która jest miła, fajna i w wielu przypadkach się sprawdzi, zwłaszcza jak później zobaczycie w matrycy podziękowań, zwłaszcza jeśli dopasujecie to do kwot wpłaconych. Spotkanie, które oczywiście dzisiaj może się po prostu odbywać w innej formie, co jest jednocześnie też ułatwieniem, bo pewnie gdybyście rok temu czy dwa lata temu zapytali kogoś, czy możemy się spotkać online, zobaczyć, wypić wspólnie kawę, to ktoś by się zastanawiał, ale o co chodzi i dlaczego i ja nie potrafię. Dzisiaj jest ta szansa wielka, że pewnie większość osób w taki czy inny sposób ma do czynienia z tymi spotkaniami online. Jeśli nie możecie się spotkać osobiście, to może warto się po prostu umówić z takim darczyńcą na rozmowę. Tekst, wiadomość tekstowa w każdej postaci, czyli e-mail, tak jak wspomniałem, czy SMS, czy wiadomość na Messengerze, jeśli macie taką osobę w gronie waszych znajomych, albo nawet jeśli nie macie w gronie waszych znajomych, bo pamiętajcie, że Messenger daje możliwość tak na dobrą sprawę wysłania wiadomości do kogokolwiek. Ta osoba zobaczy tą wiadomość i będzie mogła zareagować albo nie, tak? Więc to też jest takie rozwiązanie, jeśli na przykład chcielibyście komuś podziękować, a w żaden inny sposób nie jesteście w stanie kogoś namierzyć, zidentyfikować, to możecie w ten sposób również spróbować właśnie poprzez znalezienie na Messengerze. Wiadomość głosowa, tak, mam na myśli pocztę głosową albo taką wiadomość głosową, którą można zostawić właśnie również albo na Messengerze, albo na WhatsAppie. Coś, co ktoś może, nie wiem, odsłuchać w wolnym czasie. Jeśli, nie wiem, macie jakiś opór przed nagraniem filmu, jeśli nie chcecie nagrywać filmu, jeśli chcecie bardzo szybko za coś podziękować, nie chcecie pisać tekstu, ale chcecie wyrazić emocje. Właśnie ta najważniejsza, jedna z ważniejszych rzeczy pomiędzy tym tekstem a tą wiadomością głosową jest to, że w waszym głosie są emocje. Warto o tym pamiętać, dlatego że podziękowanie właśnie się składa z takich dwóch elementów i o nim będziemy za chwilę, o tych dwóch elementach też będziemy, dwóch funkcjach, tak na dobrą sprawę, będziemy mówić. Obraz, oczywiście obraz to 1000 słów, pokazanie serduszka, pokazanie, nie wiem, waszego zespołu na przykład, czy was razem z podopiecznymi z pewnością robi wrażenie. Film, oczywiście dzisiaj to już film może każdy nagrać praktycznie. Kwestia tylko chęci jakiegoś pomysłu. Ja z własnego doświadczenia powiem, że to jest tak, że trzeba zrobić pierwszy krok i oswoić się z tym, że
pierwsze filmy będą niedoskonałe, ale w tych niedoskonałościach jest dużo, dużo ciekawości, dużo naturalności. I to jest przede wszystkim duża przewaga filmów nieprofesjonalnych, nakręconych, nie wiem, gdzieś na zewnątrz, czy nawet w domu. Liczy się często bardziej fakt, niż to, że coś, nie wiem, jest super profesjonalnie wygląda. Z praktyki polecam również zadbać o oświetlenie, bo oświetlenie jest przy filmach bardzo ważne. I rzecz, czyli jakaś forma prezentu. Jakaś forma prezentu może być podziękowaniem, to może być na święta, to może być przy okazji urodzin, to może być coś, co na przykład właśnie podopieczni są w stanie zrobić, wyprodukować, przygotować coś namacalnego, kto będzie mógł dotknąć, ktoś będzie mógł dotknąć, przykleić do lodówki, przyczepić magnesem do lodówki, powiesić gdzieś na ścianie, czy zrobić coś innego, co będzie mu za każdym razem, jak spojrzy, przypominało o tym, od kogo to dostał. Ja sobie tutaj takie angielskie słówko, cześć Michael, angielskie słówko touch points wrzuciłem. Coś, co w chwili obecnej w świecie takiego, można powiedzieć, dużego marketingu jest takim trendem w zasadzie od zeszłego roku, ale jest prognozowane, że będzie w ciągu najbliższych lat, to customer experience, czyli doświadczenie klienta. I doświadczenie klienta, tak samo doświadczenie darczyńcy, w każdym miejscu, w którym on się spotyka z waszą organizacją. Czyli tak na dobrą sprawę warto się zastanowić nad tym, gdzie wasz darczyńca może się z wami spotkać. Może się spotkać z wami pewnie na Facebooku, może się z wami spotkać poprzez rozmowę telefoniczną, jeśli macie wzajemnie swoje numery telefonów. Może się spotkać poprzez artykuł, który opublikujecie w prasie. Może się spotkać poprzez na przykład wiadomość mailową, którą do niego wyślecie. To są wszystkie takie drobne elementy, które się składają na takie, można powiedzieć, całościowe doświadczenie darczyńcy z waszą organizacją. I w ten sposób polecam myśleć, jakie są sposoby na to, czy jakie są miejsca, w których się komunikujecie, czy to jednokierunkowo, czyli wy wysyłacie komunikat, ale nie oczekujecie odpowiedzi, typu artykuły w prasie, czy też dwukierunkowo, czyli na przykład wysyłacie, nie wiem, wiadomość SMS-a albo coś innego z podziękowaniem i pewnie spodziewacie się, że ktoś wam odpisze, że miło, że fajnie, że docenia to, że ktoś pamiętał. I dalej troszeczkę wracamy do tego poprzedniego slajdu, czyli kto dziękuje. Zastanawiamy się, kto dziękuje. Czy to jesteś ty jako fundraiser, czy to jesteś ty jako przedstawiciel zarządu, czy założyciel. Czy celebryta, influencer, to pokażę za chwilę też w przykładach, czy może wolontariusz? Tak na dobrą sprawę to podziękowanie, oczywiście, gdyby była taka możliwość, to najlepiej, żeby przedstawiciel zarządu czy założyciel dziękował każdemu. Ale czy najlepiej? Bo z drugiej strony pamiętajcie, że to również świadczy o tym, że okej, to w takim razie można by się zastanowić, bo w takim razie oni albo są super zorganizowani, że przedstawiciel zarządu do mnie dzwoni i dziękuje mi za te 10 zł wpłaty, albo mało efektywni, bo to jest chyba jedna osoba. Okej, warto się zastanowić nad tym, czy za każdą wpłatę powinna dziękować ta sama osoba, czy może ktoś inny. To też w tej matrycy podziękowań zobaczycie. Celebryta i influencer, to oczywiście, jeśli macie dostęp do celebrytów, współpracujecie z nimi, to warto się zastanowić, czy takiego podziękowania nie zrobić właśnie z taką osobą. Celebryta to jest bardzo szerokie pojęcie, bo to mówimy też o osobach, które są lokalnie znane, tak? To może być, nie wiem, przedstawiciel samorządu, który z wami działa, to może być osoba, która no, po prostu jest rozpoznawalna gdzieś w waszym środowisku, albo jest rozpoznawalna wśród waszych darczyńców. I teraz idziemy na tą drugą stronę, czyli czy dziękujemy każdemu darczyńcy indywidualnie? To oczywiście zależy od jednego RODO, czyli mamy kontakty i mamy zgodę na to, żeby się bezpośrednio komunikować.
czy oraz oczywiście czasu waszego, czy macie czas na to, żeby takie podziękowania robić, czy dziękujecie wielu darczyńcom jednocześnie, czyli na przykład właśnie wspomniany artykuł w lokalnej prasie na temat dziękujemy za przekazanie 1% podatku, dzięki temu zrobiliśmy to, to i to, albo zrobimy to, to i tam. Albo określonemu darczyńcy publicznie. To jest taki, to jest rozwiązanie tak na dobrą sprawę troszeczkę na kwestie związane z RODO. Jednym z przykładów, jak szukałem, dzisiaj go nie pokażę, ale Feed America, czyli można powiedzieć takie banki żywności w Stanach Zjednoczonych, otrzymały tam jakąś dużą darowiznę, 100 tysięcy dolarów chyba dwukrotnie, ale od anonimowego darczyńcy. I po prostu nagrali film, na którym pokazują te ciężarówki z tymi produktami żywnościowymi, które przyjechały dzięki tym 100 tysiącom dolarów wpłaconych, ale oni nie znali darczyńcy. I tam dwie czy trzy osoby po prostu się wypowiadają, że chcą podziękować temu anonimowemu darczyńcy, którego nie wiedzą, kto to jest, ale dzięki temu jesteśmy w stanie zrobić to, to i tamto. Pamiętajcie, że jeśli traficie na takiego anonimowego darczyńcę, to on nie bez powodu wpłacił wam darowiznę. Pewnie was obserwuje w taki czy inny sposób, jeśli nie on, to ma znajomych, którzy pewnie podzielają podobne wartości i być może również obserwują waszą organizację na przykład w mediach społecznościowych, czy są zapisani na wasz newsletter. I tak czy inaczej taka informacja może trafić. Z drugiej strony, jeśli wyślecie, załóżmy, w newsletterze do wszystkich waszych darczyńców informację o tym, nie wiemy komu, ale chcemy podziękować za taką ogromną wpłatę, która pomogła nam to i to, oczywiście warto uwzględnić również pozostałych wpłacających, to też jest komunikat dla innych darczyńców, że to jest taki dowód społeczny, tak? Okej, dostali darowiznę, taką konkretną, zrobili fajne rzeczy, oni działają, mogę im zaufać, mogę ich dalej wspierać. Czyli mimo tego, że niekoniecznie jest to komunikat skierowany do tej konkretnej osoby, to działa na wszystkich innych, którzy ten komunikat zobaczą. Tu taki przykład, twoje 20 zł pozwoli nam sfinansować 2 obiady dla dzieci. I to tak na dobrą sprawę jest proste zdanie, które łączy wartości waszego darczyńcy, czyli on chce pomagać dzieciakom, chce zadbać o to, żeby dzieci, które nie stać, czy z ubogich rodzin, będą mogły skupić się na lekcjach dzięki dwóm dodatkowym obiadom, czy dzięki obiadom, które dostaną do waszej organizacji, czyli tutaj skupiacie się na tych wartościach i tym problemie, który darczyńca chce rozwiązać. Jeszcze zastanawiam się, czy tego na mnie można wywalić. Im krótszy komunikat, tym lepszy, ale to już pozostawiam każdemu do oceny. I teraz te właśnie funkcje podziękowania. Podziękowanie pełni takie, można powiedzieć, dwie funkcje zasadnicze, praktyczne oraz emocjonalne. Ja oczywiście bym powiedział, że te emocjonalne są ważniejsze, ale te praktyczne czasami mogą być takim dodatkowym czymś, czego darczyńca się nie spodziewa, ale fajnie, że dostał o tym informację, czy dostał jakieś potwierdzenie. Czyli po prostu to jest potwierdzenie, kasa dotarła, tak w skrócie i kolokwialnie. Tutaj nie wiem, czy się spotykacie, czy się nie spotykacie z takim czasami podejściem, że ktoś przelał pieniądze na numer konta waszej organizacji i na przykład dostajecie maila, czy taka i taka wpłata wpłynęła. No jeśli ktoś przelał na numer konta, który macie na przykład na stronie waszej organizacji, przelew się nie cofnął, to chyba nie ma innej możliwości. Ale oczywiście, jeśli wy wychodzicie z taką informacją, czyli informujecie nawet, że te, nie wiem, 10 czy 20 zł dotarło, jeśli macie oczywiście kontakt, no to jest potwierdzenie tego,
że to jest prosta, praktyczna informacja, że pieniądze dotarły. Podziękowanie może również pełnić funkcję aktualności kontaktu, czyli dzięki temu, że wysyłacie na przykład maila z podziękowaniem, że wykonujecie telefon z podziękowaniem, możecie sobie potwierdzić, że ten kontakt jest cały czas aktualny, że pod tym numerem telefonu cały czas funkcjonuje ta sama osoba, że ten adres e-mail to jest ten, na który możecie wysyłać podziękowania, bo na przykład nie dostaliście zwrotki, czy nie dostaliście, czy też ktoś się nie wypisał. Jeśli się nie wypisał, to też, jeśli się wypisał, to oczywiście też jest informacja dla was, warto sprawdzić, dlaczego się wypisał. I kolejna praktyczna funkcja podziękowania to jest zdobywanie informacji. To jest moim zdaniem bardzo ważna, bardzo ważny element podziękowania, bo dzięki temu, że komunikujecie się z darczyńcą, to jesteście w stanie zdobyć informacje na jego temat, na temat te bardzo różne, tak? Bo z jednej strony na temat jego na przykład sytuacji, która może mieć wpływ na przyszłość darowizn dla was, jeśli to jest darczyńca jednorazowy albo cykliczny, czyli czy na przykład te darowizny cykliczne mogą wzrosnąć, czy można się spodziewać, że spadną. Jeśli to jest darczyńca jednorazowy i na przykład wyślecie mu takie podziękowanie, czy nawiążecie kontakt i po prostu zbudujecie relację z takim darczyńcą, to jest duża szansa, że możecie, poznając taką osobę, z tego jednorazowego darczyńcy zrobić darczyńcę cyklicznego. I tu zdobywanie informacji, ja wam na samym końcu pokażę super film, po prostu coś na co wczoraj trafiłem na temat fundraisingu i dla mnie jest po prostu genialne. I tam jest tak jakby rozszerzenie tego budowania relacji. I przekazanie, funkcja praktyczna, czyli przekazanie informacji dla obecnych oraz nowych darczyńców, czyli jeśli na przykład wysyłacie podziękowanie w newsletterze, czy wrzucacie posta na Facebooka z podziękowaniem, to przy okazji możecie przekazać informacje, czyli dzięki waszemu wsparciu w styczniu, które wyniosło łącznie tyle i tyle, zrobiliśmy to, to i tamto, albo w lutym mamy budżet na to, żeby w lutym zrobić to i tamto. To jest przekazanie, czyli z jednej strony mamy podziękowanie, z drugiej strony przekazanie informacje, działamy, jesteśmy, robimy to, na co dostajemy od was pieniądze. Druga funkcja podziękowania to budowanie zaufania przede wszystkim. Budowanie zaufania do organizacji, budowanie zaufania do osoby, która jest po drugiej stronie i która reprezentuje organizację. No tym budowaniem zaufania jest właśnie to, ta informacja o wykorzystaniu środków, czyli na co zostaną przeznaczone te pieniądze, dlatego że, tak jak wcześniej mówiłem, organizacja jest powiernikiem środków przekazanych przez darczyńcę, darczyńca powierza środki w oczekiwaniu, że dzięki tym pieniądzom nastąpi jakaś zmiana w jego otoczeniu, czy zmiana na świecie. Druga rzecz to podtrzymanie relacji. Fundraising to relacje. No i właśnie to dziękowanie jest takim fajnym momentem, kiedy można z jednej strony oczywiście powiedzieć dziękuję, z drugiej strony po prostu zapytać, co słychać, dowiedzieć się na temat tego darczyńcy coś więcej. Ja tutaj polecam takie coś, co sam ostatnio stosuję, czyli jak mam jakąś rozmowę, czy to telefoniczną, czy to online, to otwieram notatnik, wpisuję po prostu datę rozmowy, wpisuję imię, nazwisko osoby i wpisuję po prostu, o czym rozmawialiśmy, czego się w trakcie tej rozmowy dowiedziałem. Dzięki temu później po prostu wyszukuję sobie imię, nazwisko osoby i jestem w stanie nawiązać, nawet jeśli mnie pamięć zawiedzie, a przy wielu kontaktach to może się zdarzyć, jestem w stanie nawiązać do tego, o czym rozmawialiśmy jakiś czas temu, zapytać, jak się sytuacja w danym obszarze zmieniła, nie wiem, czy dzieci już poszły do szkoły, jak się aklimatyzują w szkole, jak sytuacja wygląda, do tego można nawiązać, ale bez notatek z rozmowy trudno to zrobić. I druga rzecz, którą też myślę, że dla wielu z was może być wartościową podpowiedzią, że zawsze warto się zastanowić, czy i jaki jest kolejny krok. Czyli podziękowaliście i okej,
i możecie na przykład ustawić sobie w kalendarzu od razu, nie wiem, za 2 miesiące, za 3 miesiące, za pół roku nawet, albo chociażby za rok, informację, zadzwonić do tej, tej osoby, porozmawiać o tym i, to, i o tym. Taki najprostszy CRM zbudowany na kalendarzu też jest, też można powiedzieć, jest, może być dla wielu organizacji rozwiązaniem. Kolejny taki aspekt emocjonalny to jest angażowanie, czyli przy okazji, o tym będę jeszcze więcej mówił później, ale przy okazji podziękowania czy nawiązania do zdarzenia, czy nawiązania do wpłaty darowizny, można zaangażować tego darczyńcę do innych rzeczy, do udzielenia wam na przykład informacji, do udzielenia wam pomocy w innym obszarze, czyli możecie zaangażować kogoś poprzez, dlaczego właśnie myśliłem to w sferze emocjonalnej, dlatego że ktoś wam wpłacił, załóżmy, darowiznę, czy przekazał wam jakieś dary, dlatego że wierzy w to, co robicie, czyli jest duża szansa, że wasze wartości waszej organizacji, wartości tej osoby się pokrywają i ta osoba będzie w stanie, jeśli ma takie możliwości, będzie w stanie dla tej sprawy i dla tych wartości zrobić po prostu więcej. No i właśnie taka jedna ważna funkcja, rozładowanie stresu. Mówi się, że każdy niezadowolony klient, niezadowolony darczyńca, powie 10 znajomym o swoim niezadowoleniu. A dzięki temu, że nawiążecie kontakt, że wyślecie maila osobistego, czy nawet z automatycznego, ale który będzie zawierał taki przekaz osobisty i zawierał zachętę do kontaktu, możecie rozładować stres darczyńcy. Stres darczyńcy może być związany bardzo z różnymi rzeczami, tak? To może być związane chociażby właśnie z tym, co mamy w praktycznych jako pierwszą rzecz, czyli nie dostał informacji wcześniej, że darowizna dotarła, albo nie wie, na co zostały przeznaczone środki. Ale lepiej, żebyście dowiedzieli się tego osobiście, niż poprzez na przykład wpis czy komentarz na waszym Facebooku. Czyli dziękowanie jest również okazją do tego, żeby nawiązać ten kontakt i dowiedzieć się czasami o problemach, które tak na dobrą sprawę mogą sprawić, że wasza organizacja pójdzie do przodu, że rozwiniecie jakiś obszar lepiej, że coś będziecie robić lepiej, że chociażby na przykład będziecie dziękować, a odnośnie dlaczego warto dziękować, za chwilę też powiem. Pojawiły się jakieś pytania, to zrobimy może szybką przerwę, zanim przejdziemy dalej, ale po co? Krystian pyta, czy znasz narzędzie do zautomatyzowania pisania zwykłej poczty? Nie wiem, czy dobrze rozumiem pytanie, ale jeśli chodzi o Gmaila, to jest na pewno jest coś takiego jak szablony. Można używać notatnika, w którym będą również, w którym ja mam coś takiego, mam zakładkę po prostu szablony i tam takie mam listę jakichś tam standardowych takich treści, które i tak zawsze później w jakimś stopniu dostosowuję, ale nie muszę drugi raz przemyśleć zawartości danej wiadomości. Czyli mogę sobie skopiować, po prostu wkleić, uzupełnić odpowiednie informacje i wysłać. Jeśli korzystacie też z Gmaila, to jest coś takiego jak Mail Merge. To jest taki skrypt, który umożliwia, korzystając z arkuszy Google'owych oraz Gmaila, wysłać taką masową wysyłkę, oczywiście ograniczoną tam limitami Gmaila, ale działa to tak, że z jednej strony macie arkusz z listą e-maili, z na przykład kwotami wpłat i czymś tam innym, z drugiej strony macie swojego Gmaila i wiadomość roboczą, którą przygotowujecie i to jak gdyby łączy się z tą wiadomością roboczą i później widzicie to w swoich wysłanych wiadomościach, wszystko jest wysyłane jak gdyby indywidualnie. Wydaje mi się, że gdzieś o tym, na jakimś webinarze o tym mówiłem, poszukajcie może na akademia.fanimani.pl lub na pomoc.fanimani.pl. OneNote, Asana, kalendarz, kartki, wszędzie można notować, tak dokładnie. Kartki mają ten minus, że potrafią się zgubić oraz wyszukiwanie przeważnie jest troszeczkę dłuższe niż w przypadku elektronicznym. Paulina, cześć Paulina. Tak, notować można wszędzie, warto mieć w jednym miejscu i powiązać z daną osobą darczyńcą.
Tutaj oczywiście jest pytanie, notatki z rozmów telefonicznych, czy powinny być udostępnione w organizacji, czy nie. Moim zdaniem jak najbardziej. Można na dobrą sprawę w dokumencie udostępnionym, w dokumencie Google'owym można zrobić prosty dokument, który będzie po prostu takim dziennikiem kontaktów i wszystkie osoby, które prowadzą kontakty z darczyńcami, mogą po prostu robić kolejne wpisy, podawać datę, kontakt i podsumowanie tego, co na jaki temat była rozmowa i później można w tym dokumencie wyszukiwać. Najprostszy CRM na świecie. O pocztę tradycyjną. Jeśli dobrze kojarzę, to Envelo, czyli produkt Poczty Polskiej, oni mają tam taką możliwość, że importujesz bazę adresów, importujesz swój dokument tekstowy, czy skan na przykład jakiegoś dokumentu i wszystko online się jak gdyby odbywa, płacisz za wysyłkę i to jest jak gdyby od nich wysyłane w sposób zautomatyzowany. Jeśli dobrze pamiętam, to się nazywa Envelo. Sami się zastanawiamy, czy z tego nie skorzystać, czyli tak na dobrą sprawę, siedzisz przed komputerem, jesteś w stanie zrobić wysyłkę pocztową na dużą skalę. Joanna pyta, co myślisz o wysłaniu kartki z podziękowaniem za na przykład 1%, niektórzy uważają, że to nieekologiczne. Jeśli działacie w obszarze ekologii, to faktycznie byłoby to troszeczkę pewnie niespójne z obszarem, w którym działacie. To pytanie jest tak na dobrą sprawę nie do mnie, ale do waszych darczyńców. I polecam po prostu 5 darczyńcom zadać takie pytanie. Oczywiście do tego pytania się trzeba przygotować, bo odpowiedzi mogą być niejednoznaczne, ale warto ich po prostu zapytać. Nie wiem, dla mnie osobiście miło jest dostać kartkę, ale z drugiej strony wiemy, ile papieru przychodzi pocztą często i co z tym dalej robimy. Ciężko jest mi odpowiedzieć na to. Dobra, lecimy dalej. Po co w ogóle dziękować? Wracam do klientów, darczyńców klientów. Marketing Metrics, Paul Faris, prawdopodobieństwo sprzedaży do obecnego klienta wynosi 60-70%. Do nowego klienta 5-20%. Zamiast klienta wstawcie sobie darczyńcę, zamiast sprzedaży wstawcie sobie darowiznę i macie tak na dobrą sprawę ten sam mechanizm, tylko właśnie w naszym środowisku, w naszym fundraisingowym i społecznościowym świadku. Czyli jeśli dopracujecie mechanizm podziękowań obecnym darczyńcom, to zmniejszy się potrzeba na pozyskiwanie nowych. Zwłaszcza, że pamiętajcie, wszystko się mocno zmienia i ten darczyńca, który jeszcze 5 lat temu dopiero zaczynał na przykład swoją karierę zawodową i stać go było na 10 zł miesięcznie, po 5 latach być może jest kierownikiem jakiegoś zespołu, jak wartości się mu nie zmieniły, i teraz stać go na 100 zł miesięcznie na przykład. Dlatego warto o tym pamiętać i podstawić sobie tutaj tego darczyńcę oraz darowiznę czy wsparcie, szerzej rozumiane, właśnie w to miejsce. Przechodzimy do naszych kreatywnych podziękowań. Magda zapytała, czy na pewno można przekładać wprost pozyskanie klienta na pozyskanie darczyńcy? Wprost na pewno nie. Wprost na pewno nie. Bo to zależy od bardzo wielu czynników. To zależy od tego, jaka jest specyfika waszego działania. To zależy od tego, czy macie darczyńców na przykład zlokalizowanych wokół miejsca, gdzie działacie, geograficznie, czy to są darczyńcy z całego świata. Wprost na pewno nie. Ale mogę się założyć, że dla 99% organizacji tak właśnie jest, że podtrzymywanie relacji z darczyńcą jest mniej kosztowne niż pozyskiwanie nowych. Bo pamiętajcie też z drugiej strony, jeśli kogoś na przykład, nie wiem, zmieniła się sytuacja finansowa i nie stać go na to, żeby wpłacić wam darowizny, ale z drugiej strony może taka osoba wam pomóc w inny sposób. Tutaj trzeba być też otwartym na to, że okej, jeśli nie darowizna, to okej, skoro mamy inne potrzeby, nie wiem, ja zawsze wracam jakoś do tego transportu, tak?
Może ktoś będzie w stanie nam gdzieś coś zawieźć, albo pomóc w jakiejś logistyce, albo pomóc w jakiś inny sposób. Albo przede wszystkim możecie zapytać, czy ten wasz darczyńca, skoro macie już z nim relację i łatwiej się z nim rozmawia niż z takim nowym, możecie po prostu zapytać o to, czy zna inne osoby, które byłyby zainteresowane wspieraniem na przykład pomocy ubogim dzieciakom albo czymkolwiek innym, czym się zajmujecie. Łatwiej przez takiego darczyńcę i przez również jego kontakty zaangażować go do tego, żeby pozyskać nowych, ale nie zrobicie tego, jeśli nie będziecie mieć relacji z tym darczyńcą. Dobra, lecimy dalej do naszych kreatywnych podziękowań. One są bardzo różne, głównie przykłady z Polski, chociaż nie tylko. Zabawny obraz na temat. Otwarte klatki, pewnie wam znane. Dziękujemy, kochani miłośnicy zwierząt. I tutaj ten buziak, który jest po prostu... No, kto się nie uśmiechnie, jak zobaczy coś takiego? No, moim zdaniem... Trudno się tutaj nie uśmiechnąć, bo jest to fajnie dobrane, jest to fajnie w temacie. Jest to publiczne podziękowanie, czyli od organizacji do wszystkich dookoła. Nawet się tutaj nie skupia na jednej konkretnej formie pomagania, ale tutaj jest tak na dobrą sprawę tych form pomagania bardzo, bardzo dużo. I co przede wszystkim jest na tym zdjęciu? Przede wszystkim na tym zdjęciu są po prostu emocje. Emocje, które pomagają zapamiętać, a dodatkowo, ponieważ jest to coś fajnego, coś zabawnego, jest duża szansa, że ktoś się tym podzieli, pójdzie informacja w świat dalej. Zaskocz umiejętnościami członków zespołu, czyli pochwal się zdolnym zespołem, który warto wspierać. Tu jest Fundacja Transgresja, która podziękowała w takiej formie niemego filmu, na którym tutaj właśnie całe podziękowanie było w języku migowym przekazane. To jest w ogóle tam historia tego, co udało mi się zrealizować dzięki wpłatom darczyńców. Ja tych filmików tutaj nie będę puszczał na grupie fundraiserzy Funny Money, po webinarze tę prezentację dodam, będziecie mogli ją sobie pobrać, czy otworzyć w przeglądarce i wejść sobie na każdy z tych filmów i sobie je zobaczyć. Ale tutaj warto się zastanowić, czy na przykład któryś z waszych wolontariuszy, nie wiem, nie jest zdolnym komikiem albo jeździ na rowerze w jakiś ekstremalny sposób. Coś, co warto pokazać, gdzie w waszym zespole są po prostu ludzie, którzy pracują z wami, którzy mają jakieś zdolności, którzy was wspierają i na przykład taki, nie wiem, wolontariusz na samym końcu, po tym jak pokaże, załóżmy, co potrafi, tak, mówi o waszej organizacji i dziękuję za wsparcie. Tutaj takie kolejny przykład. To tak na dobrą sprawę jest przykład w trosce o budowanie marki, ja tak go nazwałem, gdzie, bo to zostawiam też do zastanowienia się, czy na przykład dla każdych podziękowań, które wychodzą od was, warto zrobić jakiś jeden wspólny styl graficzny albo element graficzny, który spowoduje, że będzie to od razu charakterystyczne. Że ktoś od razu będzie wiedział, aha, to jest od tej i od tej organizacji. No tutaj jest takie podziękowanie, które jak widać, tu są trzy grafiki w sumie przedstawione, każda z nich wiadomo, że pochodzi, tak sobie łączy się, jeśli ktoś widział poprzednią i spojrzy na tą, którą w danej chwili została udostępniona, to od razu kątem oka będzie wiedział, od kogo ona pochodzi. Kolejna rzecz, celebryta naturalnie, nisko-średnio budżetowo. Oczywiście Martyna Wojciechowska, jak ktoś tutaj powie nisko czy średnio budżetowo, to można powiedzieć, że to się może nie do końca kleić, ale z drugiej strony, ja wam ten film pokażę, mam nadzieję, że jeszcze tego nie robiłem, więc mam nadzieję, że to udostępnianie na włączenie filmu zadziała. Kochani, w imieniu swoim i wszystkich podopiecznych Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową oraz dzielnych pacjentów Przylądka Nadziei, chciałabym wam bardzo, bardzo z całego serca podziękować za wszystkie wpłaty, za wsparcie i za to, że z nami jesteście. I jak to ja, zawsze proszę o więcej.
A my wszyscy zawsze proszę. Dziękujemy! Gosia napisała, że słychać podwójnie. To chyba właśnie ten mój mikrofon powinien być wyłączony. W każdym razie chodzi generalnie o ideę. Jest osoba, która jest rozpoznawalna. Jest, mamy tutaj podopiecznych i tak na dobrą sprawę jest prosty film, bez żadnego składania. Być może 2-3 razy próbowali, zanim finalnie nagrali, chociaż nie wiem, czy dzieciaki miały tyle cierpliwości. Ale warto się zastanowić nad tym, czy z osobą, która jest rozpoznawalna, gdzie rozpoznawalność rozumiem bardzo szeroko, czyli ma, nie wiem, 1000 followersów na Instagramie albo, a niekoniecznie, nie wiem, tam Martyna, miliony pewnie w tej chwili, ale warto się zastanowić, czy z taką osobą, która podziela wasze wartości, wspiera waszą organizację, czy możecie z taką osobą coś chociażby prostego nagrać, nawet się spotkać w jakimś mniejszym gronie, pewnie w większym będzie trudno w chwili obecnej, i nagrać prosty film, i ta osoba będzie mogła to udostępnić u siebie, oraz wy będziecie mogli to udostępnić u siebie w różnej formie, bo to może być film na YouTubie, może to być film na Facebooku, może to być wysyłka również informacji w newsletterze. Co mam na myśli tutaj naturalnie? To, że nie jest to wysokobudżetowa produkcja, to też jest informacja dla waszych darczyńców. Wyobraźcie sobie super nagrany film, rodem z Hollywood, podziękowanie dla darczyńców. Można się zastanowić nad tym, oczywiście, jeśli na przykład na końcu nie ma jakiegoś podsumowania albo informacji o tym, że sfinansowane na przykład z jakichś środków albo dzięki pracy charytatywnej, można się zastanowić, dlaczego organizacja wydaje pieniądze na tak super film. Pamiętajcie o tym, że tak jak super film jest super, jak się ogląda, tak wszystko rodzi pytania. To jest tutaj, jako inny przykład, przychodzi mi też takie pragmatyczne podejście do strony internetowej, które jest, no wywodzi się w dużej mierze ze Stanów Zjednoczonych, gdzie no, strony nie muszą być piękne, muszą działać i przekazywać informacje w zrozumiały sposób. I to jest jak gdyby główna, kluczowa funkcja stron internetowych, a to, czy są piękne i skuteczne, nad tym można się zastanowić później. Kolejne takie kreatywne podziękowanie, bardzo proste, ale oczywiście budzi emocje. Proste zdanie, pewnie można by je jeszcze bardziej uprościć, ale zdjęcie, które buduje, które robi emocje, które tak na dobrą sprawę robi wszystko tutaj, a zdanie czy podziękowanie jest tylko właśnie takim dopełnieniem. Alicja pytała, tak, chodzi o grupę na Facebooku. Pokaż zespół beneficjentów pomocy, nieprofesjonalny film, to troszeczkę też nawiązanie do tego wcześniejszego nieprofesjonalizmu, ale tutaj ten film, nie będę go tutaj odpalał, ale w tym filmie jest po 10-15 sekund, chyba 7 czy 8 osób się wypowiada, Klub Jagielloński, każde z osób, które działają w tym Klubie Jagiellońskim, po prostu nagrało takie krótkie podziękowanie, zmontowało z tego jeden film. On jest, każdy w innych warunkach, z różnym oświetleniem, ale liczy się wkład pracy włożony w to podziękowanie. I to, że każda z tych osób mówi o tym, że dzięki twojemu wsparciu mogłem zrobić to i tamto. I to się o tyle ciekawie ogląda, że to jest 10 sekund na każdą osobę, 15 sekund na każdą osobę. I w momencie, gdy ktoś zobaczy już pierwszą osobę, no to zobaczy kolejną, już będzie czekał na to, co jeszcze tam się może pojawić. Zrobiłem też taką listę rzeczy, które można pomyśleć, o których można pomyśleć, jeśli chodzi o podziękowania. Fajne podziękowania to takie, które są niespodziewane. Tutaj chyba Krystian napisał, że ktoś wysłał lizaki za darowiznę. Nie wiem, czy to jest trafione, czy to jest nietrafione. To pewnie zależy od tego, czym się zajmujecie, czym się zajmuje organizacja. Może jest w tym jakiś punkt. Może akurat, nie wiem, dostali lizaki od jakiegoś darczyńcy czy od jakiejś firmy. Z pewnością trudno odmówić, że to jest coś niespodziewanego. Oczywiście warto tutaj przemyśleć jak gdyby historię wokół tego, tak? Czyli
nie wiem, tym lizakiem, czy to pierwszy mi przychodzi do głowy, tym lizakiem chcemy osłodzić sobie życie i podziękować za wsparcie. Czyli nie zostawiać samego elementu samemu sobie, ale w jakiś sposób go powiązać z tym, co robicie, albo powiązać go po prostu z życiem osobistym darczyńcy. Zdjęcie zespołu efektu waszej pracy to jest najprostsza rzecz, którą można zrobić. I tutaj wysyłka może być i w formie elektronicznej, i w formie papierowej oczywiście. I co jest ważne, te podpisy. Dzisiaj to pewnie nie problem, żeby ktoś złożył jakiś podpis, czy napisał swoje imię, zeskanował, wysłał wam. I to jest coś, co tak na dobrą sprawę pokazuje zespół po drugiej stronie. Bardzo prosta rzecz i rzecz, którą można wykorzystać również w automatyzacji, czyli na przykład w mailu z podziękowaniem za wpłatę na jakąś zbiórkę możecie zamieścić na przykład zdjęcie zespołu czy taką kartkę właśnie z podpisami całego zespołu. Zaproszenie do miejsca, w którym działacie. Oczywiście jak będą takie możliwości, to taką fajną formą podziękowania oraz nawet jeśli ktoś z tego nie skorzysta, to fajną formą podziękowania oraz zaangażowania jest oczywiście to: chodź zobaczyć, co robimy w tym i w tym dniu, na przykład o tej godzinie będziemy tutaj i tutaj. Jeśli masz czas, zapraszamy do tego, żeby nas odwiedzić i zobaczyć, co robimy. Jolanta napisała, że wysyłamy życzenia z podpisami zarządu i dzieciaków. Myślę, że to jest bardzo fajna rzecz, bo nie tylko jest ten, kto prowadzi organizację, ale są również ci tak na dobrą sprawę podopieczni. Skorzystaj z cytatów o pomaganiu i zmianie świata. Takich cytatów pewnie, jak wrzucicie sobie w Google, znajdziecie mnóstwo. Myślę, że to jest taka fajna forma do tego, żeby powiedzieć o tym, jak ważne jest to często zmienianie świata dzięki tym darczyńcom. A krótki cytat, bo długi cytat może po prostu podczas scrollowania na telefonie może być po prostu pominięty, za dużo czytania, zbyt skomplikowane, może być po prostu pominięty, a krótki cytat przyciągnie uwagę, a w treści posta można na taką sprawę rozszerzyć to, co chcecie przekazać. Opowiedz historię, której nikt nie zna, i to jest coś, nad czym warto się zastanowić, czy na przykład na waszej stronie internetowej macie na przykład historię o tym, jak to się stało, że powstała wasza organizacja. Nie wiem, spotkaliśmy się wiosennego popołudnia w trzy osoby, w takim miejscu, działo się to i tamto, myśleliśmy o tym i tamtym. Jeśli na przykład na stronie internetowej nie macie takich informacji, to możecie tutaj zadziałać czymś, co jest unikalne, czymś, czego ktoś nigdzie indziej nie znajdzie. I to można zrobić na dwa sposoby, czyli z jednej strony użyć takiego podziękowania jako takiego elementu standardowym podziękowaniu, czyli już po fakcie wpłaty darowizny, albo użyć tego na przykład w zbiórce. Jeśli wpłacisz na przykład 100 zł, dostaniesz od nas wyjątkową historię o tym, jak to się stało, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, że powstaliśmy. Historię, której nikt inny nie zna. Czyli taka historia, coś jest niedostępne w żaden inny sposób, będzie dostępne, jeśli ktoś dokona określonej wpłaty w określonej kwocie. Tak samo jeśli na przykład zrobiliście na przykład jakiegoś e-booka albo macie jakiś film, który jest, nie wiem, instrukcją, który warto pokazać komuś, to też możecie użyć tego jako coś, co jest niedostępne dla osób, które na przykład nie wpłaciły darowizny, albo z drugiej strony właśnie takie coś wysłać po właśnie wpłacie darowizny jako taką zachętę i sposób na zaangażowanie również. I co jeszcze tak na dobrą sprawę? Krystian napisał, ludzie lubią historię. No nie bez powodu oglądamy mnóstwo filmów, nie bez powodu Netflix czy innego rodzaju serwisy tak potrafią wciągać, bo tam są historie, które chcemy się zawsze dowiedzieć, co było dalej. I tak na dobrą sprawę, o widzisz, Krystian, powstał kolejny pomysł, możecie historię waszej organizacji
rozbić na kilka odcinków, ciąg dalszy nastąpi po kolejnej darowiźnie. Tak mi przyszło, do głowy w tej chwili. Kreatywne sposoby na pomaganie nie odbędą się bez zespołu. Oczywiście są osoby, które mają ten poziom kreatywności wyższy, są osoby, które mają ten poziom kreatywności niższy, ale tak jak na początku powiedziałem, gdyby Marta nie wspomniała o tym, że zobaczyła takie podziękowanie i może o tym napisać, to by tego nie było. To byśmy się dzisiaj tutaj nie widzieli. To bym nie siedział do drugiej w nocy i nie robił wyszukiwań różnych ciekawych sposobów i ciekawych materiałów. Myślenie zespołem ma bardzo ważną rolę i każdy tak na dobrą sprawę może do burzy mózgów takiej wokół podziękowań coś wnieść. A drugi sposób na to, jak wymyślić kreatywne podziękowania, to pytajcie darczyńców. Zadajcie im pytania, ale nie takie oczywiste, typu jak możemy tobie fajnie podziękować, ale tak na dobrą sprawę budujcie z nimi relacje, bo w momencie, gdy będziecie mieć relacje z darczyńcą, będziecie wiedzieć na przykład, co jest ich takim, nie wiem, codziennym problemem. Albo czy na przykład mają dzieci, czy nie mają dzieci. Bo być może podziękowanie jest czymś, co oni mogą dać swoim dzieciakom. Jakąś, nie wiem, zabawkę, która gdzieś pójdzie dalej w świat. Krystian, mówiłeś, że dostałeś lizaka. To wszystko zależy od kontekstu tego, czy masz dzieci, czy nie masz dzieci, czy wierzysz na przykład w to, że dzieci, nie wiem, mogą dostać lizaka, czy na przykład nie lubisz dawać lizaki swoim dzieciom. To wszystko zależy od kontekstu, ale dopóki nie znacie sytuacji, to nie jesteście w stanie zrobić takich właśnie podziękowań w punkt i istnieje obawa, że wyślecie podziękowanie, które tak jak tutaj Krystian napisał, no nie do końca będzie trafione. 6 liter, 6 najważniejszych liter z dzisiejszego webinara. Pytanie do was, a ja wezmę łyka kawy w tym czasie. Podpowiedź na ekranie. Nie ma chętnych? Nikt na czacie tutaj się nie podzieli? Tak jest, Gosia. Marta. Brawo. Emocje. Najważniejsze w tym całym podziękowaniu są emocje i emocje, które budują tak na dobrą sprawę relacje. I celowo tutaj dodałem jedną taką ikonkę tych złych emocji, tą drugą. Znaczy nie złych, przepraszam, smutnych emocji, bo smutek to też emocja. I tak na dobrą sprawę to też jest coś, na czym można budować relacje. I mam tutaj dla was taką bardzo prostą podpowiedź. Jeśli chcielibyście zrobić kreatywne podziękowania związane z emocjami, to podpowiedź jest w zasięgu waszego konta na Facebooku. Ja akurat mam Facebooka w wersji angielskiej, więc... Ale w każdym razie, jak dodajecie posta, to macie możliwość określenia, jak się czujecie w danym momencie. I tak na dobrą sprawę tutaj macie gotową listę różnego rodzaju emocji, które możecie używać w dziękowaniu darczyńcom. Taka praktyczna podpowiedź. Lecimy dalej, jak wyglądamy z czasem. O, już powinienem kończyć. Dobra. Automatyzacja podziękowań i zaangażowania i zaangażowań. Celowo mówię tutaj zaangażowań, zaraz wam powiem dlaczego, co kiedy. Przede wszystkim, jeśli myślimy o automatyzacji, to trzeba się zastanowić najpierw nad zdarzeniami, czyli jakie są działania, zdarzenia w waszej relacji z darczyńcą, czy relacji darczyńcy z wami i co one mogą wyzwolić. Każda, tak jak dostajecie automatycznie e-mail z podziękowaniem za płatność, za dokonanie wpłaty, tak od tego można uzależnić całą resztę działań wokół podziękowań. Z jednej strony zdarzenia to może być wpłata, ale to może być, tak jak mówiłem wcześniej, również rocznica wpłaty. Tak? To jest moim zdaniem bardzo fajny sposób na to, żeby troszeczkę odkopać relacje na przykład. Jeśli ktoś, nie wiem, 2 lata temu dokonał wam jakieś wpłaty, macie na przykład e-mail do tej osoby, a macie na przykład trudność z pozyskiwaniem nowych darczyńców, to być może odkopanie takiej bazy, takich wpłat, będzie sposobem na to i wysłanie informacji o rocznicy wpłaty. Słuchaj, kilka dni temu minęło 2 lata od swojej wpłaty. Co u ciebie
słychać. Czyli jest zdarzenie, na podstawie którego możecie zautomatyzować akcję, czyli macie informację o zdarzeniu, więc wiecie, kiedy ma nastąpić dany jak gdyby kolejny krok, czyli wysłanie jakiejś wiadomości. I tutaj uwaga, prosta podpowiedź, jeśli korzystacie z Gmaila, to Gmail jakiś czas temu wprowadził taką funkcję wyślij później. I tak na dobrą sprawę, po zakończeniu rozmowy, czy po odnotowaniu jakiejś wpłaty danego darczyńcy na koncie bankowym, wystarczy, że wejdziecie do swojego Gmaila, napiszecie maila do tej wiadomości i ustawicie, żeby ten mail wysłał się za rok. Resztą zajmie się już Gmail. A wy tak na dobrą sprawę budujecie taki, można powiedzieć, półautomatyczny system pracy z darczyńcami. Urodziny bądź inna rocznica, to co na przykład mi przychodzi do głowy, jeśli chodzi o Funny Money i o darowiznę od zakupu w internecie, to jest rocznica założenia konta. To może być w waszym przypadku konta użytkownika. To może być też w waszym przypadku rocznica na przykład zapisania się na newsletter, czyli jesteś z nami już rok. Chcieliśmy tobie, nie wiem, podziękować, napisać, co u nas słychać, albo słuchaj, jeśli chcesz dowiedzieć się, bo oczywiście trzeba mieć na uwadze to, że w tych wiadomościach automatycznych informacje mogą się przedawnić, dlatego warto mieć to na uwadze i na przykład dodać informację, słuchaj, jeśli chcesz zobaczyć, co u nas słychać, wejdź tutaj na przykład, nie wiem, na nasz profil na Facebooku. Inne zdarzenia to właśnie spotkania czy rozmowa, tak? Czyli spotkanie może wywoływać kolejny krok, tak jak z tym Gmailem powiedziałem, to tak samo może być tak, że od razu po rozmowie ustawicie maila, który się wyśle za rok, za pół roku, z taką ogólną informacją, nawiązaniem do rozmowy. I to tak, z jednej strony będziecie mieć na swoim mailu wysłane to, o czym rozmawialiście, z drugiej strony ta osoba za rok dostanie informację, takie przypomnienie, wróci do was z informacją, taką czy inną, wróci do was z informacją, ale to jest element budowania relacji. Zdarzenia to jest osiągnięcie celu czy kamienia milowego, czyli w momencie, gdy zakończyliście jakąś zbiórkę albo zakończyliście etap jakiejś zbiórki, to też jest coś, co może wywoływać różnego rodzaju akcje. O tych akcjach to należy też pamiętać, że tak jak takie systemy mailingowe czy systemy automatyzacji mają taką możliwość właśnie ustawienia zdarzenia ileś tam na przykład dni, godzin, miesięcy od wystąpienia danego zdarzenia, czyli możecie ustawić, że po zakończeniu określonej zbiórki, nie wiem, 2 miesiące później wyśle się jakaś wiadomość z podsumowaniem, albo jeśli w tej chwili nie macie treści do tego podziękowania, to najprostsze rozwiązanie, po prostu już dzisiaj możecie zaplanować, że skoro zbiórka kończy się, nie wiem, 30 marca, to wiecie, że nie wiem, 30 kwietnia albo 15 maja chcecie wysłać do darczyńców informację, podziękowanie z jakąś informacją, co działo się, co udało wam się osiągnąć dzięki tej zrealizowanej zbiórce. To tak na dobrą sprawę jest również takie myślenie o podziękowaniu już do przodu, bo jeszcze być może nie zaczęliście, nie wiem, przygotowywać materiałów do zbiórki, ale warto już pomyśleć o tym, co się zdarzy po, czyli kiedy będziemy dziękować, kiedy będziemy wracać z informacją do tych darczyńców, którzy wpłacili, z informacją, co udało się osiągnąć. Udział w wydarzeniu i rocznica, oczywiście to dosyć często jest spotykane, że po tym, jak mieliście na przykład jakieś spotkanie, czy w dawnych czasach, chciałem powiedzieć, organizowaliście jakiś festyn, to na Facebooku zrobiliście podsumowanie, wrzuciliście jakieś zdjęcia, podziękowaliście wszystkim, ale warto również to zrobić przy okazji rocznicy, czyli po roku, czy po 2 latach nawet przypomnieć, tak jak nie bez powodu Facebook to robi, czyli od czasu do czasu pokazuje wam informacje, że co działo się rok temu, przypomina wam o różnych zdarzeniach z waszej przeszłości, tak warto ten sam mechanizm po prostu zastosować w organizacji, czyli przypominać o zdarzeniach, które miały miejsce jakiś czas temu.
tych zdarzeń podejrzewam, że możecie znaleźć mnóstwo. I po drugiej stronie mamy akcję, czyli każde ze zdarzeń może wywoływać akcję, czyli automatyczne bądź półautomatyczne wysłanie maila czy wiadomości SMS, przekierowanie na stronę z podziękowaniem, czyli możecie na przykład w momencie, gdy ktoś otrzyma od Was e-mail dziękujemy za wpłatę darowizny, to na przykład przenosi go automatycznie na stronę z jakimś filmem, na którym jest nagrane podziękowanie bądź coś innego. Wyślij podziękowanie Y za wpłatę zbiórki. Tutaj trochę nawiązuję do mechanizmu zbiórek, które są na Fanimani. Tam zrobiliśmy coś takiego, że w zależności od wpłaconej kwoty możecie wstawić różnego rodzaju podziękowania. Czyli na przykład jak ktoś wpłaci 20 zł, to dostanie, nie wiem, kartkę z podpisami całego zespołu. Jeśli ktoś wpłaci, nie wiem, 50 zł, to dostaniesz od nas filmik, na którym wolontariusze dziękują za wpłatę. Jeśli płacisz, nie wiem, 100 zł, to otrzymasz od nas podziękowanie, osobiste podziękowanie od prezesa. Czyli tam jest akurat właśnie zrobiony gotowy mechanizm, czyli taka automatyzacja, w zależności od tego, kto dokona jakiej wpłaty, dostanie inne podziękowanie. To też nawiązanie do matrycy podziękowania, którą za chwilę wam pokażę. Przypomnij mi, abym wysłał kwiaty. Prosta rzecz. Przypomnij mi, abym. Wstawcie sobie tutaj cokolwiek innego, co chcecie zrobić w ramach podziękowania. Czyli po prostu ustawienie w kalendarzu, że za, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące zrobić jakąś akcję. To jest taka półautomatyzacja, ale mimo wszystko zwalnia waszą pamięć z tego, żeby coś zrobić. Wyślij wiadomość na Messengerze i tutaj tak na dobrą sprawę można wykorzystać do tego chatboty, które na przykład mogą reagować w taki sposób, że w momencie, gdy ktoś do Was napisał wiadomość, to na miesiąc później, dwa miesiące później, po jakimś czasie może wysłać na przykład jakąś wiadomość do danego darczyńcy. Oczywiście każdy może się z takiej wiadomości w Messengerze wypisać, ale to też trochę zależy od waszej grupy, do kogo, z kim się komunikujecie, bo pewnie jeśli są to osoby młode albo w jakiś sposób lubią po prostu komunikację taką przez Messengera, to z takich wiadomości nie będą się wypisywać. Opublikuj informacje na stronie internetowej. To jest taka funkcja, którą myślę, że warto, z której warto korzystać. W systemie WordPress, również na FannyWeb, który tak na dobrą sprawę bazuje na WordPressie, dodając aktualność, dodając wpis, macie możliwość ustawienia daty w przyszłości. Czyli w momencie, gdy, nie wiem, dzisiaj otrzymaliście jakąś dużą darowiznę albo dostaliście na przykład środki z 1%, to możecie ustawić automatycznie, że za 3 miesiące opublikuje się jakieś podziękowanie, takie dodatkowe podziękowanie, oprócz tego na przykład, które zrobicie od razu ręcznie, to możecie ustawić, że za 3 miesiące czy za pół roku pojawi się podziękowanie, albo na przykład, że pojawi się to podziękowanie pod koniec roku, gdy pomału już ludzie będą myśleć o kolejnym sezonie 1% podatku. Czyli troszeczkę jak gdyby budując też relacje na przyszłość. Taki follow-up po spotkaniu, jak Krystian napisał. Zaangażuj przy okazji podziękowania. To jest jak gdyby pomysł szczególnie na te rocznicowe komunikaty, czyli w momencie, gdy ktoś dzisiaj wpłacił darowiznę i dzisiaj mu dziękujecie za tę darowiznę, no to jest takie podziękowanie jak gdyby od razu i osoba, która płaciła tą darowiznę, wie dokładnie, za co dostaje to podziękowanie. Ale jeśli macie na przykład bazę osób, które wpłaciły wam kiedyś darowiznę, a przez, nie wiem, rok czy ileś tam od nich nie słyszeliście, to możecie przy okazji tej rocznicy podziękowania, przy okazji rocznicy tego zdarzenia, możecie po prostu zaangażować taką osobę. I te sposoby na angażowanie, sposobów na angażowanie pewnie jest bardzo dużo. Ja wymienię tylko takich kilka, czyli w najbliższym czasie planujemy
i tutaj to, co planujecie. Miło nam będzie, jeżeli i weźmiesz udział, udostępnisz, zaprosisz swoich znajomych do udziału, jeśli na przykład macie jakieś wydarzenie na Facebooku. Tutaj możecie wstawić taką dobrą sprawę, dowolne różne rzeczy. Można zrobić ankietę, czyli wysłać w ramach podziękowania, czy w ramach takiej rocznicy po prostu szybką ankietę. Dziękujemy i chcieliśmy zapytać, co jest dla ciebie ważne. I to jest jak gdyby element takiego masowego poznawania waszych darczyńców, po to, żeby wiedzieć, jakie wartości są dla nich istotne, czy co jest dla nich ważne w działaniu waszej organizacji. Czyli jeśli zajmujecie się bardzo szerokimi obszarami, typu, nie wiem, sport, edukacja dzieci, dożywianie na przykład, czy jakieś inne rzeczy, to możecie zapytać o to, co z tych obszarów jest najważniejsze dla waszych darczyńców. Jak jeszcze możecie się zaangażować? To jest ankieta z prostym pytaniem. Jeśli macie potrzeby, wracam do tego mojego ukochanego transportu, logistyczne, jeśli macie potrzeby, żeby ktoś wam pomógł w pakowaniu na przykład czegoś, żeby ktoś wam przyszedł, pomógł w, nie wiem, wydawaniu posiłków, bądź w czymkolwiek innym, to warto taką rocznicę podziękować, wykorzystać do tego, żeby zadać ankietę. I tu od razu mam taką sugestię, żeby nie sprzedawać, nie sprzedawać jej od razu w mailu, czyli raczej w mailu rzucić na przykład informację, mamy do ciebie pytanie i przycisk po prostu odpowiedz albo zobacz i dopiero tam ktoś odpowiada na ankietę, taką ankietę w postaci formularzy Google można bardzo prosto zrobić. Dlaczego? Dlatego, że jeśli od razu całą ankietę zrobicie w mailu i pokażecie te pytania, które się pojawiają, to nie będziecie wiedzieć, co spowodowało na przykład, że ktoś nie odpowiedział, bo będziecie widzieć na przykład, że ktoś otworzył maila, ale nie będziecie widzieć, że ktoś kliknął bądź nie kliknął. Jeśli pokażecie od razu pytania, to być może zawartość pytań spowodowała, że ktoś nie odpowiedział, a jeśli nie pokażecie pytań, to będziecie mieli odpowiedź, że okej, kogoś zainteresowało, ale wszedł na stronę i nie odpowiedział. A druga sprawa, jest jeszcze taki mechanizm psychologiczny, że jeśli ktoś wykonał ten bardzo taki ruch angażujący, kliknięcie i wszedł już na tę stronę i ta strona mu się otworzyła, to wykonał pewien, no należy to nazwać, wysiłek, pewien krok, podjął pewną deklarację, że chce coś zobaczyć. W związku z tym będzie bardziej zaangażowany w to, żeby taką ankietę wypełnić. Kolejny sposób na zaangażowanie to polub, obserwuj nas w mediach społecznościowych, czyli wychodzicie z informacją o tym, chcemy być z tobą w kontakcie, jeśli ty również chcesz wiedzieć, co u nas słychać, najszybciej zrobisz to w taki sposób. Dzięki temu oczywiście zdobywacie nowych obserwujących, a co za tym idzie, poprzez te osoby możecie dotrzeć do kolejnych, czyli ci wszyscy darczyńcy i ten moment podziękowania jest również, można również wykorzystać jako moment budowania bazy nowych darczyńców. Zaproś do rozmowy czy spotkania online. To jest coś, co ja też używam, czyli mam po prostu ten kalendarz na kalendli.com i każdy, kto sobie wejdzie na kalendli.com, łamane przez FunnyMoney, może się umówić na spotkanie online ze mną. Szczerze powiedziawszy, różnie z tego osoby korzystają. Ostatnie spotkanie takie miałem chyba 2 tygodnie temu, więc nie jest to tak, że jestem zawalony takimi spotkaniami, ale z drugiej strony to ja wychodzę z taką propozycją, to ja wychodzę, jestem otwarty na to, żeby z kimś po prostu porozmawiać. Jaki to jest przekaz? To jest po prostu przekaz taki, że to buduje zaufanie. To jest prosty element do tego, żeby budować zaufanie. Ja chcę z tobą porozmawiać. Jeśli masz jeśli wpłaciłeś nam darowiznę, ale masz jakieś wątpliwości, jeśli korzystasz z FunnyMoney, ale masz jakieś pytania, ja nie widzę problemu w tym, żeby porozmawiać. To jest coś, co otwiera na rozmowę. Nawet jeśli ktoś z tego nie skorzysta, to wie, że dostał taką możliwość
i można powiedzieć, że to piłeczka jest po waszej stronie, a to nie jest tak, że to ten darczyńca trzyma kontaktu do was i on wam wysyła informację, zapytanie, czy dostaliście jego darowiznę. Czyli to wy wychodzicie z komunikatem, pokazujecie się jako organizacja zaangażowana, aktywna, która dba o darczyńców i nie ma problemu z tym, żeby rozmawiać, żeby się komunikować. I co jeszcze? I na sam koniec już, bo mi się trochę przeciągnęło, matryca podziękowań. Ja wam ją szybko pokażę. Możecie sobie później na nią wejść, sobie z niej skorzystać, skopiować sobie ten dokument. Tutaj na zakładce wstęp będziecie widzieć instrukcje i takie podstawowe informacje. Ja na szybko powiem, o co chodzi w tej matrycy podziękowań. To jest takie narzędzie, które może wam pomóc w tym, żeby z jednej strony przemyśleć podziękowania, z drugiej strony ten proces troszeczkę zoptymalizować, czyli żeby za każdym razem nie zastanawiać się, kto jakie podziękowanie powinien dostać. Tutaj widzicie do góry kwoty. Te kwoty możecie sobie po prostu dowolnie skonfigurować. A po lewej stronie jest lista z różnego rodzaju podziękowaniami. Automatyczny e-mail z podziękowaniem, dodatkowy e-mail z podziękowaniem i filmem, wysyłka broszury do organizacji, osobisty e-mail z podziękowaniem od fundraisera, jakiegoś wysyłka zaproszenia na wydarzenie, wysyłka kartki na święta i różne sposoby na dziękowanie, które przyjdą wam do głowy, możecie po prostu wypisać. Ważne jest to, czy polecam, żeby po prostu uporządkować je sobie względem takiej z jednej strony wartości dla darczyńcy, z drugiej strony czasochłonności w waszym zespole. I tak jak widać tutaj ten darczyńca, który wpłacił powyżej 1000 zł, tak na dobrą sprawę on dostanie prawie wszystkie elementy z tej waszej listy podziękowań, a może jest tak, że na przykład, nie wiem, że nie dostanie dodatkowego maila z podziękowaniem, tylko czyli jakaś forma podziękowania go po prostu ominie, za to na przykład prezes zadzwoni do takiej osoby, żeby porozmawiać, żeby zbudować relację. Ta matryca działa w ten sposób, że tutaj po prostu gdziekolwiek jesteście, możecie wkleić sobie X i w momencie, gdy zatwierdzicie ten X, to automatycznie to pole zrobi się zielone i będziecie widzieć, że dla tych darczyńców 50-100 zł na przykład, to ok, wysyłamy zaproszenie na wydarzenie i coś innego się jeszcze powinno zadziać. Taka matryca może być też dla was pomocą przy myśleniu o automatyzacji, czyli warto się tutaj zastanowić, gdzie z jednej strony, gdzie ta automatyzacja przyniesie najwięcej efektu, z drugiej strony, gdzie tą automatyzację warto zrobić, czyli jeśli macie dużo wpłat, nie wiem, do 20 zł, no to wiadomo, że zautomatyzowanie tego procesu pomoże, odciąży w jakiś sposób zespół z takiej ręcznej pracy. To jest takie narzędzie, że możecie sobie tutaj, ja zachęcam też do tego, żeby skopiować sobie tą zakładkę wsparcie jednorazowe i jeśli darczyńcy cyklicznie stanowią dla was spory udział w budżecie waszej organizacji, to dla darczyńców cyklicznych taką matrycę zrobiłbym osobno. Po prostu zastanowiłbym się nad tym, jak tym darczyńcom regularnym można dziękować, zwłaszcza, że tutaj też pewnie są duże możliwości automatyzacji, bo wiecie na przykład, że nie wiem, darowizna się pojawia, nie wiem, co 3 miesiące, co kwartał, czyli co 3 miesiące, co miesiąc czy co roku, bo to mogą być darowizny cykliczne co roku i na przykład dla corocznych darowizn macie inną formę podziękowania. Link bit.ly/funnymoney-matryca. Będzie to też w prezentacji, którą wrzucę na grupę fundraiserzy Funny Money na Facebooku za chwilę. I kolejna rzecz, tak, to jest na dobrą sprawę film. Jeśli ktoś nie widział tych podziękowań takich spersonalizowanych, które przygotował WOŚP, to pod tym adresem możecie sobie
możecie sobie to później zobaczyć. I to jest coś, co znalazłem dosłownie dzisiaj w nocy. Korzystam z TED-a dosyć często, żeby to powiem, jako element motywacji i inspiracji. To nie jest dostępne po polsku jeszcze. Wysłałem zapytanie w kwestii tłumaczenia, czekam na informację z TED-a. Jeśli będzie to możliwe, to po prostu zrobię też tłumaczenie. Ale dla mnie to wystąpienie, jeśli chodzi o fundraising, jest po prostu genialne. Polecam, jeśli znacie, nie wiem, angielski, tam są również tłumaczenia na niemiecki czy inne języki, polecam naprawdę. Kara Logan Berlin ma tylko i wyłącznie ten jeden film na TEDzie, ale jest naprawdę niesamowity, tak. Bardzo dużo obszarów porusza w ciągu 16 minut i tak na dobrą sprawę można z tego zrobić szkolenie z fundraisingu. I to dobrnęliśmy do pięknej wyspy z pytaniami. Myślę, że trochę pytań pojawiło się po drodze. Widzę, że słońce tutaj mnie pięknie oświetla. Okay. Czy macie jakieś pytania? Nagranie będzie dostępne na akademia.fanimani.pl w ciągu kilku dni. Prezentacja na grupie fundraiserzy Fanimani na Facebooku. I tyle. Jeśli nie ma więcej pytań, to ja dziękuję bardzo za wasz czas. Trochę widzę, że się przedłużyło. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Jeśli macie jakieś pytania, tutaj macie mojego maila, kalendarz, możecie się umówić na spotkanie. Zapraszam do grupy fundraiserzy Fanimani na Facebooku oraz oczywiście do Akademii, gdzie znajdziecie nagrania z naszych wcześniejszych spotkań oraz oczywiście, jak będziecie zarejestrowani, to też dostaniecie informacje o zbliżających się najbliższych spotkaniach. Już za 2 tygodnie, zdaje się, że 9 marca będzie kolejne spotkanie. Tematu na razie nie zdradzę, ale z pewnością się pojawi i na ngo.pl pewnie, jak również na naszym profilu na Facebooku. Dziękuję bardzo za udział, dziękuję bardzo za motywację, którą mi dajecie do tego, żeby przygotowywać te kolejne webinary. Jeśli macie pytania, to zapraszam. Jeśli nie, słyszymy się za jakiś czas ze mną, czy może z kimś innym, kto będzie prowadził webinar. Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.